one latają najczęściej w temperaturze około 15 stopni Celsjusza. Kiedy nie ma deszczu, kiedy wiatr jest wielki i nie latają na tego grona miasta. To jest około 100-300 metrów od miasta. Oczywiście ta murarka jest takim gatunkiem czysto wiosennym, dlatego ona może być wykorzystywana do zabierania pokazów przerwieniowych, ale w ogóle w Polsce mamy około 500 gatunków dzikich pszczół, które też sprzyjają zabieraniu. Nie tylko czasów przerwieniowych, nie tylko w czysto wiosennych upraw, ale przez cały sezon obiecają się. Proszę Państwa, to takie dane książkowe, że efektywnie za 51 hektar uprawy potrzeba na stacji akurujących około 600 samic murarskich, na stacji wiśniowej, czereśniowej również około ponad 60 samic murarskich, na czarnej poprzeczce około 970 samic murarskich lub 3 razy więcej pokoju, ponieważ tylko ponad 100% jak samice, więc populacja, proporcja populacji mniej więcej jest 1 do 1. Tak, o tyle jest. I proszę Państwa, jeszcze chciałabym kilka słów powiedzieć o trzmielu, bo trzmiel jest bardzo niedoceniany w tej murarce, a jest owadem równie fantastycznym do zabielania, szczególnie jeszcze tą wiosną, ponieważ trzmiele latają przy niższej temperaturze. Wody trzmieli zaczynają się w temperaturze już około 10 stopni Celsjusza. To jest bardzo niskie temperatury, bo pszczoła nam takie temperaturze nie wyleci, nie wyleci nam murarzy, a trzmiel będzie latał. Nawet jak są małe odpady deszczu, jakieś mrzawki, trzmiele latają i intensywnie pracują. Ta ich fizjologia, to, że one tak wyglądają, pokryte, to są dosyć duże, pokryte włosami, powoduje, że mają lepsze warunki termiczne, żeby latać przy złych warunkach atmosferycznych. Więc latają nie tylko przy niskiej temperaturze, latają w czasie deszczu i mrzawki. Wreszcie trzmiele pracują dłużej na kwiatach. Przez to, że wylatują w niższych temperaturach, pracują o około 2-3 godziny dłużej na kwiatach niż pszczoła. Najlepiej, tak prawdę powiedziawszy, najlepiej by było mieć wszystkie te owady w swoim sadzie. Bo w momencie, kiedy temperatura jest wyższa niż 25 stopni, 25 stopni, trzmiele przestają latać. Ale wtedy latają trzmiele, również pszczoła miodna też już mniej intensywnie pracuje. Ale wtedy latają dzikie zapylacze, takie jak ta murarka. Czyli w zależności od warunków temperaturowych, różne owady mogą mieć swój udział w zapylaniu. Proszę Państwa, wracając jeszcze do trzmieli. U trzmieli biologia wygląda tak, że zimuje matka, która jesienią poprzedniego roku została zapłodniona i ona po przezimowaniu zaczyna szukać miejsc na gniazdowanie. A te miejsca na gniazdowanie, z jakimi mamy do czynienia, najczęściej to są jakieś norki w ziemi, nieraz jakieś dziury w okrętach, nieraz można nawet tym trzmielom zostawiać takie wózki, w których one będą zajmowały swoje, będą zakładały swoje gniazda. Ponadto matki szukając miejsc na gniazdowanie często jeszcze między sobą walczą o te lepsze miejsca do gniazdowania. No i jeśli taka matka już znajdzie to miejsce na gniazdowanie, zaczyna tam tworzyć swoją rodzinę, zaczyna składać jaja, powstaje pokolenie robotnic, które te robotnice pracują intensywnie na uprawach ochrony, przynoszą te pokarm do góra, a pod koniec sezonu powstaje tak zwane pokolenie płciowe, czyli samce i samice. Znowu te samice będą kopulowały z samcami i cykl się powtarza. Zimowały, a następnie wiosną wylatywały. No i jakie są zalety tych trzmieli w zapylaniu? Mianowicie, to co powiedziałam, latają kwiaty w niskiej temperaturze. Latają nawet podczas mrzawki i lekkich opadach deszczu, czego nie spodziewajmy się po murawce. Szybciej po pszczole miodnej, po murawce, no niestety nie. Latają nawet, gdy prędkość wiatru dochodzi do 70 km na godzinę. Pszczoła lata, gdy prędkość wiatru dochodzi do 40 km na godzinę. Tutaj trzmiel jest bardziej, że tak powiem, odporny na te warunki klimatyczne. Latają w czasie zachmurzenia. No i ten dzień pracy jest już. Proszę Państwa, oczywiście można się zaopatrywać w kuliki z rodzinami trzmielnymi, które są przy
przystosowane do zapylenia starów i jest tą firmę na polskim rynku, które takie ubiegi nam oferują, ale również można zadbać o obecność zapylających na własnych plantacjach poprzez ochronę dnia trzmień, poprzez ochronę roślin pokarmowych trzmień, bo żeby nie niszczyć roślinności, która gdzieś tam rośnie na jakichś uporach, na jakichś jedzach, bo często to są kwiaty, które wykorzystywane są przez trzmiele, bo tak jak powiedziałam, te trzmiele zaczynają wczesną wiosną swoją egzystencję, ale kończą ją w lecie, czyli przez cały czas zbierają ten pokarm. A kwiaty trzmielowe może się różnią od kwiatów trzmieli, bo trzmiele bardzo często wykorzystują takie kwiaty, które mają długą krótkę koronę i w ten sposób utrudniony dostęp do nektaru. A trzmiele mają długi aparat gębowy. Tutaj widać na tym zdjęciu, jak aparat gębowy trzmiela jest skierowany w stronę nektarnika znajdującego się na dnie gatunku. To naprawdę jest bardzo długi, dlatego takie rośliny nektarują. No oczywiście to w przypadku murarki, to w przypadku przemiotnej należałoby ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin. Można też wysiewać rośliny żywicielskie na jakichś obszarach nieużytkowanych, którymi Państwo dysponujecie. Można zakładać budki, w których trzmiele mogą się zagnieździć. No i oczywiście niewykonanie trawy, dbałość o miedzę, zadrzewienia śrubowane. To wszystko sprzyja bytowaniu trzmieli, bo jak się okazuje, tych trzmieli jest coraz mniej. Aktualnie mamy około 30 gatunków trzmieli w Polsce występujących. Najczęściej możemy spotkać trzmiela kamiennika i trzmiela ziemnego. Ale liczba trzmieli obserwowana na przykład na danej powierzchni areału, na metrze kwadratowym jest coraz mniejsza. Proszę Państwa, z mojej strony to było wszystko. Jeszcze tylko taką konkluzję na koniec chciałam rzucić, mianowicie taką, że może to trochę powtórzyć. Ta pszczoła miodna jest w dalszym ciągu najlepszym zapylaczem dla naszych upraw, również ze względu na to, że niski jest koszt jej stosowania. Dziękuję bardzo.